Medycyna to potęga. Nauczyliśmy się leczyć AIDS, nowotwory, jakoś sobie zdajemy z nimi radę. Leczymy trąd, gruźlicę. No właściwie większość chorób, potrafimy sobie z większością chorób poradzić. Nawet z ebolą mamy pewne sukcesy, mamy lek, są przygotowywane szczepionki. Wszystko to jest prawda, ale tak długo, jak dotyczy to bogatych i białych, dla tych, którzy naprawdę tego potrzebują, mieszkańców Afryki, drzwi są zamknięte. No wypada przypomnieć, że ta sytuacja już była w historii, to się zdarzało. Również chorych na trąd czy na dżumę bogaci i zdrowi próbowali izolować. No jak to się skończyło, wszyscy wiemy, ta izolacja nigdy nie działała i te zamykania lotnisk i próby zatrzymania epidemii w Afryce również pewnie nie dadzą efektów.